tutaj tak na próbę mamy przyłożoną drugą wersję z tym szerszym i takim mocniejszym paskiem. Wygląda to tak. Ten kierunkowskaz też może być albo dynamiczny, albo taki statyczny, czyli no i tak w warunkach roboczych trzecia wersja. Ten pasek się wydaje być troszeczkę lepszy niż ten poprzedni. I mamy tutaj dynamiczny kierunkowskaz.